W każdym domu jesienią zaczynają się wielkie wyprawy i planowania różnych wycieczek do lasu. A po co? Jedni zbierają grzyby, a potem drudzy siedzą po nocach i je przerabiają, suszą, gotują, wykują, bądź też mrożą. Dzisiaj zapraszamy Was na specjalną listę 23 przepisów z użyciem grzybów. I nie chodzi tu tylko o grzyby leśne, również pokażemy Wam dania z pieczarkami, boczniakiem, co tam jeszcze używamy, shiitake. Oprócz tego, no właśnie. Zabieramy się do roboty, bo lista jest długa. Pierwszy przepis to knedle z kurkami, czyli coś, co powstało w tym roku. Oczywiście knedle mają ciasto knedlowe na bazie ugotowanych ziemniaków. A oprócz tego w środku są pełne cudownych, smażonych kurek. Tylko z odrobiną pieprzu i soli. Nasza magiczna ściągawka podpowiada nam, że przepis numer 2 to też przepis, który powstał w tym roku. Makaron z kurkami. Zastosowaliśmy tutaj kurki mrożone, bo zawsze jak mamy kurki, to je myjemy, czyścimy, następnie dusimy i smażymy. Wtedy mogą nam służyć przez cały rok. Porcjujemy na takie porcje mniej więcej 30 deko, wrzucamy do zamrażarki i przez cały rok korzystamy z cudownych, smażonych, smacznych kurek. A jak się przygotowuje takie kurki? Dowiecie się z przepisu numer 3, czyli bób z kurkami. Pokażę Wam między innymi, jak przygotować oczywiście bób z kurkami, ale też jak przygotować kurki na zimę. Oprócz tego w bobie z kurkami znajdzie się również tofu wędzone. Robimy tam skwareczki z tofu wędzonego, takie przepyszne, lekko powiórkowane i przesmażone na oleju. A teraz wybieramy się do Włoch, bardziej na północ, ponieważ zaserwujemy Wam polentę z kurkami. A jak wszyscy wiedzą, to finferli. A jak wszyscy wiedzą, to akurat północ Włoch znana jest z polenty. Polenta jest pyszna, jak Włoch ją przygotuje, to naprawdę cudowna w smaku. Wiemy, wiemy, jedliśmy ostatnio wyśmienitą polentę z grillowanymi warzywami. To było tak obłędne, że dostaliśmy kompleksów. Ale więc tak naprawdę zmienić przepis. Tak naprawdę w naszej polencie podstawą są również kurki, więc już mamy który przepis? Czwarty przepis z kurkami, bo my kurki kochamy. Przepis piąty również nawiązuje do kuchni włoskiej, jest to taka wariacja. Na risotto z kurkami. Risotto z kurkami, ale oprócz ryżu dodajemy tam również nasiona quinoa i oprócz kurek słonecznik prażony. I trochę miso. Także jest to taka trochę wariacja na temat w ogóle smaków różnych kuchni. Przechodzimy do przepisu szóstego. Jest to zupa grzybowa. Na tej liście zupy grzybowej nie mogłoby zabraknąć. Dzielimy się z Wami tym przepisem, który mamy u siebie dostępny w ladzie, bądź też w internecie. Natomiast temu przepisowi, który oglądacie w tej chwili, towarzyszą lane kluski. Dla bezglutenowców kluski są rzeczą ważną. Kolejnym przepisem są cannelloni z borowikami. Przepis numer 7 również prowadzi nas w stronę Włoch. Ale jest to troszeczkę przewrotne użycie grzybów, ponieważ tu grzyby akurat są jednym ze składników pasztetu, którym nadziewamy cannelloni. Jest to pasztet soczewicowy z grzybami, z borowikami i warzywami korzennymi. Borowiki po włosku to funghi porcini. A oprócz tego w sosie jeszcze znajduje się również taka przyprawa zrobiona ze zmielonych na proszek suszonych borowików. Daleko nie uciekliśmy od Włoch, ponieważ kolejny przepis to również makaron. Makaron z borowikami. I tutaj również używamy suszonych, zmielonych borowików jako taki... jako wzmacniacza smaku. Ale oprócz tego dajemy mrożone borowiki, gdyż tak naprawdę świeżość grzybów trwa krótko. Dlatego trzeba je dosyć szybko przerobić. Przepis numer 9 to pasztet z soczewicą i borowikami. Dziwię się, że patrzysz w ściągawkę, gdyż... ponieważ to jest ten sam pasztet soczewicowo-grzybowy, to właśnie jest ten sam pasztet, który dodajemy do cannelloni i który dodamy również do wielu innych potraw, które robimy. Gdyż on jest bardzo smaczny, wyrazisty, plastyczny. Można z niego robić kotlety, nadzienia, można z niego robić sosy. Przechodzimy do kolejnego przepisu. Przepis numer 10 to... paszteciki z soczewicą i borowikami. I tu znowu użyjemy tego naszego pasztetu soczewicowo-grzybowego. Dlatego warto go robić. Można go również mrozić, żeby mieć w małych porcjach. Gdyż
Ten pasztet jest cudownym nadzieniem, ale dodajemy do niego również troszeczkę obgotowanych borowików posiekanych, żeby to nadzienie w tych pasztecikach było jeszcze bardziej grzybowe. Przepis numer 11. To przepis, który również trafił do naszej oferty. Są to krokiety z kapustą i grzybami. Bardzo fajne, aromatyczne, bardzo idealne na święta. Jak będziecie tę playlistę grzybową otwierać przed świętami, to na pewno warto skorzystać z tego przepisu. I wtedy warto zrobić sobie sporo takiego nadzienia, gdyż ono cudownie nadaje się do różnych rzeczy. Jest ono bardzo proste. Tam mamy tylko dobrej jakości kiszoną kapustę i suszone grzyby posiekane, troszeczkę pieprzu, soli, gałki muszkatołowej. Przepis numer 12 to jest znowuż risotto. Risotto z grzybami. Ale to są grzyby inne. Tu akurat inne od kurek, nie są to pieczarki. Mogła to by być na przykład opieńka marynowana. Są to grzybki marynowane dodane do makaronu. Przepis numer 13 to jaglana polenta z grzybami i z tapenadą. I tutaj dodaliśmy i borowiki, i pieczarkę, i oprócz tego dodaliśmy jeszcze prażony słonecznik i przepyszną tapenadę. Całe danie, nie tylko polenta, czyli taka kaszka lekko zgęstniała, ale również dodatek w postaci sosu. Przepis numer 14. To szybki sos grzybowy. Tak, bardzo szybki. Suszone grzyby zalewamy wodą, dodajemy soli, pieprzu. Pasuje idealnie do różnych dań. Mleczko kokosowe, szczypta gałki muszkatołowej. Po ugotowaniu miksujemy i mamy sos. Przepis numer 15 to makaron ryżowy z grzybami shiitake i z boczniakiem. To też grzyby. Grzyby shiitake i boczniak są grzybami, które nie pachną tak zdecydowanie jak nasze grzyby leśne, ale są przepyszne, zdrowe i warto je stosować w kuchni. Dodajemy do nich troszeczkę melasy z karobu i sosu sojowego, gdyż to one stanowią taką fajną marynatę. Lekko podduszamy, trochę pieprzu, do tego makaron ryżowy, przepyszne danie. Przepis numer 16, czyli 5, 10, 15, 16, to barszcz wigilijny z grzybami, po prostu barszcz na zakwasie. Oczywiście jest to ten sam przepis, który jest dostępny u nas, ale najlepiej jak zrobicie go sami, z grzybów, które nazbieraliście sami. I oczywiście tutaj nie dodajemy grzybów do barszczu do środka, ale robimy taki wywar z grzybów, który to wywar dodajemy do barszczu, a grzyby możemy użyć na przykład do zrobienia nadzienia kapusta grzyby. W przepisie 17 zdradzamy Wam kolejną recepturę w Bistro Delikatesów Atelier Smaku. Są to uszka z grzybami. I no co tu dużo gadać. Po prostu, jeżeli grzyby suszone lekko obgotujecie w wodzie, wystarczy dodać pieprzu, soli, czasami gałki muszkatołowej. My czasami dodajemy trochę pieprzu ziołowego i już jest pysznie. Oczywiście trzeba takie nadzienie czymś ustabilizować, troszeczkę skrobi się przyda jakiejś. No i pakujemy do cienko rozwałkowanego ciasta bezglutenowego i robimy uszka. Nic pyszniejszego na Wigilię sobie nie wyobrażam. Przepis 18 to klasyk, czyli pierogi z kapustą i grzybami. Idealne na święta, ale nie tylko. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak lepić pierogi, jak lepić uszka, jak lepić kołduny, macie z tym problemy, no to oczywiście na naszym kanale tych przepisów jest dużo, ale polecamy Wam także kurs online lepienia pierogów. Link znajdziecie tutaj nad Joli głową, a jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na dole jest dzwoneczek. Jak go naciśniecie i włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dostaniecie informacje o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni w niedzielę 18:30. Nasze przepisy są tłumaczone na język angielski. Możecie je komentować, zadawać pytania i inspirować nas do nowych rzeczy na Facebooku, na Instagramie, a także tutaj na dole pod przepisami w opisie. Jesteśmy tam zawsze dla Was dostępni. Jak lubicie książeczki, a nie tylko przepisy wirtualne, polecamy książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. O, otworzyłem na niemeczce z bakłażana. Tego przepisu nie dołożyliśmy do naszej listy. Ja myślę, że jeszcze wielu nie dołożyliśmy. Takich, a są to pieczarki, są grzyby. Czyli też grzyby. Odkładamy książeczkę na bok i wracamy do naszej listy. Bo jak się robi pierogi z kapustą i grzybami, nie będziemy Wam mówić. Jak będziecie mieli potrzebę, żeby je zrobić, zajrzycie oczywiście do nas na kanał. Przepis 19 to też receptura Bistro Delikatesów i naszego sklepu internetowego.
to są paszteciki z pieczarkami, które wyglądają tak. Nasze wyglądają tak, wy sobie możecie nadać im zupełnie inny kształt. Proponujemy wam, żebyście zrobili takie paszteciki, gdyż one są zarówno dobre na ciepło, jak i na zimno. Nadzienie jest bardzo proste, po prostu pieczarki duszone z odrobiną kapusty pekińskiej i z przyprawami. A ciasto? Ciasto jest bajecznie kruche i delikatne, dlatego nie powinno zabraknąć takich pasztecików na waszym wigilijnym stole. Przepis numer 20 to placki z pieczarkami, ponieważ pieczarki, jak już wspomnieliśmy, to też grzyby. Nie leśne, chociaż mogą być pieczarki leśne. Są grzyby, to są grzyby łąkowe. Tak naprawdę pieczarki bardziej rosną na łąkach, przy lesie, ale bardzo często niedaleko pastwisk, gdzie... Ale również niedaleko pastwisk, ale nie zbierajcie pieczarek, gdyż do pieczarek są również podobne grzyby trujące. Lepiej kupić je w sklepie. Kupcie pieczarki, bo tak jest najbezpieczniej. I wtedy zróbcie sobie przepyszne placki z pieczarkami. Bardzo prosty skład, po prostu pieczarka, pieprz ziołowy, sól, woda, mąka ryżowa i siemię lniane. Mąka ryżowa w tych plackach daje cudowną chrupkość. Przepis numer 21 jest grzybem trochę rzadziej spotykanym, nietypowym, o dziwnej nazwie. Żółciak siarkowy. Strogonow z żółciakiem siarkowym, to jest nazwa przepisu. Żółciak siarkowy wygląda jak żółta huba, nie pomylicie jego z niczym innym. Jest to bardzo pyszny grzyb, trochę przypominający smaku mięso. W Stanach nazywają go Chicken of the Woods i my robimy z niego akurat cudownego beef stroganoffa z dodatkiem musztardy, ogórka, pieczarki i jeszcze trochę koncentratu pomidorowego i papryki. Zatem jeśli kiedyś upolujecie żółciaka, to zerwijcie go, zetnijcie go i dobrze go potraktujcie, na przykład w stroganowie. Przedostatni przepis, czyli numer 22 na naszej liście, to kotlety z boczniaka. Bardzo prosty przepis. Po prostu bierzecie boczniaka, ważne, żeby był cienki. Jeżeli nie jest cienki, to tak go ścinacie, żeby tą sterczącą część dodać do jakiejś innej potrawy. Smarujecie lekko solą, pieprzem, tak żeby trochę puścił wody. Trzeba tylko zapanierować w mące ryżowej i przesmażyć na patelni, zamiast kotleta schabowego. A ostatni, 23 przepis, to jest ten pasztet, który gdzieś nam się tutaj zaplątał, czyli pasztet sojowo-pieczarkowy. Bardzo esencjonalny, pieczarka daje tutaj dużo smaku umami, jest wilgotny, taki fajny do smarowania. Naprawdę warto spróbować. Mamy nadzieję, że nasza playlista 23 przepisów grzybowych sprawiła wam frajdę i że na pewno coś ciekawego sobie z niej wybierzecie. Także... Ja cały czas zastanawiam się nad tym, co zrobić z tymi kolejnymi daniami, które będziemy robili z użyciem grzybów, może gdyż grzyby trafimy kochamy. Na kolejną playlistę, grzybów będzie więcej, a tymczasem powodzenia w gotowaniu, pieczeniu, smażeniu, smacznego i na zdrowie.